Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Grę mi wyrzuciło w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Możemy sobie tak zacząć, moi drodzy. Gra się odpala szybciutko, także bez żadnego problemu. Bo i tak na samym starcie zawsze chodzę w kółko i mówię: zostaw lajka, zostaw, ale możesz byćku zostawić lajka, lajki pomagają. Chociaż ostatnio niedługo będę nagrywać materiał o algorytmie YouTube'a. Wam powiem tak szczerze, że. Czy lajki pomagają, czy nie, tak ostatecznie? Powiem wam szczerze, że po mojej dogłębnej analizie wszystkiego, powiem wam szczerze, że nie do końca. Taka ciekawostka. Nie do końca. Raczej łapki w górę są, żeby pokazać, na ile nam się podoba seria dana i czy YouTuber powinien iść w taki format nagrywania, czy powinien iść w inny. A może sobie też zajrzeć na inne filmy. Są mi serie montowane, są mi serie z ziomkiem. Polecam. I mamy kasenkę na sam początek. Jestem. No jest moja dziewczynka. To ja. Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Ma Dzięki, najpierw. że do nas Bo dołączył. najpierw musimy dorwać Dobra, co mam Himiko. robić? Ogólnie. Pomóż mu. Będzie pomagana ekipa pomocowa. Halo. Brzmi zbyt męsko. Za męsko brzmi jak na mnie. Oj, zajebiście. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Potrzebuję tylko Może spróbujmy 7 złączyć to rakiet, drugą. 6 taśmy. Na tamtym boku są 3,5 trzy takie lule. Gdzieś to wahadłowca. znajdę. Bądź No i ostrożny. śrubokręt 7,5 cm. Dobra, także właśnie będziemy szukać tutaj tych wszystkich rzeczy. Jeszcze wiem, czy da się naprawić to działo. Jasna sprawa, mogę wam przypierdolić. No nie mogę niestety. A mamy tu granaty, nie ma. A szkoda. Niestety nie sprawdzimy tutaj wytrzymałości naszych kompanów. Chociaż wygląda na to, że są dość mocno wytrzymali, zważywszy, że przetrwali to całe gówno, co my. My też jesteśmy gigakoksami. Chyba błąd popełnił. O, jednak nie. Ona tak raz na jakiś czas 102 metry rzuca. Chociaż wydawałoby się, że nie mamy szans przeskoczyć. To się udało. No nic, no chodźmy dalej. Kontynuujemy historię. Tak se myślę, czy mam jakieś historie do opowiedzenia, ale wygląda na to, że nie mam i będziemy musieli się skupić na grze komputerowej. A właśnie, byćku, nie wiem czy wiesz, jak tu jesteś. No to ja mam taki kanał normalny z tymi, z vlogami. I tam nagrywam różne rzeczy. Prowadzę. Możesz Prowadzę. paść. Ponad 100-letni. Ej, tam będzie ciekawy materiał o algorytmie. Zapraszam. W rzeczywistości to będzie ciekawy materiał, w sensie tak no capo. Dobra, zapowiada się dobry materiał, co zrobię. Ale zobaczymy, jak ostatecznie wyjdzie, bo na razie w mojej głowie brzmi to całkiem nieźle. A z czym ty gadasz? Siema, będzie czekane na następną zmianę normalnie. Ciekawe, kurde, jak my jesteśmy ogólnie dość zwinni jako Lara Croft. Bo ja w rzeczywistości to ze zwinnością mam kurwa tyle właśnie połączeń, co maksymalnie to mogę wzięją zobaczyć. Nie jestem zwinny. Ja nie jestem zwinny. Ja nie jestem zwinny. Ludzie, przecież ja nawet nie gram w CS-a. O. A, to... O. A to dość niespodziewany obrót sprawy. Uj, stary. Dobra. Cholipka, jasna. Myk, myk. Pora umierać.
Dobrze powiedziane, przynajmniej sobie z tego gagatka zbierzemy śru... O kurwa, jest... Co, ty nie umarłeś? Ty! Kostek! Co ty? Chłopie, to nie jest kurwa The Walking Dead, to jest Lara Croft. No tutaj nie? Chyba dobrze idę. Tak mi się wydaje, że musimy iść tutaj. No i też wygląda na to, że chyba hop do góry i w prawo dopiero wtedy. A to wygląda. Hops. Jest to fajnie z zaznaczonymi białymi liniami. Można się zorientować, jak nie jesteś takim głupkiem jak ja. Ja tu wejdę. Tu coś musi być, co? Nie ma nic, tylko sobie można popatrzeć. No jest to widok całkiem przyjemny. Jest to jakoś turbo najładniejsza gra świata, ale jest bardzo w porządku. Jest bardzo okej. Znaczy mi pasuje, o może tak po prostu. Dobra, wygląda na to, że musimy skoczyć tam. Będzie to zaskakująco długi skok. Chyba, że... Okej. Dobrze, że użyłem tak zwanej mocy mózgu. Ona się rzadko u mnie ujawnia na tym kanale, ale proszę bardzo, mamy tutaj Wichajster. Tą drogą Wichajster to jest niemiecka nazwa. No mi się trochę Dobra kurwa, chodź tu. Paru wciaków. Uj, podpalamy wroga shotgunem. Czy może być coś lepszego niż płonący wróg po strzale z shotguna? Oj, będzie ciężko, zostałem osiągnięcie lepkie ręce. No nie wiem, czy zawsze mówić to osiągnięcie. Raz se mówię, raz se nie mówię tych osiągnięć. Pach. Uuu, perfekcyjnie. El perfecto. Ty, to ja do tego w ogóle chyba chciałem iść, nie? Tak, widzicie? Tu jest ta ściana wspinaczkowa. Ty, ale to można było się tam jakoś dostać inną stroną chyba, nie? Bo ta ściana wspinaczkowa nie wygląda, jakby to była ta ściana wspinaczkowa, po której się wspinaliśmy. O, a nie, dobra, to jest ta ściana, tak. W poprzednim odcinku mówiłem, że chciałem się tam dostać. Nie mogłem się tam dostać, natomiast dostaliśmy się teraz. I koks. Tak kurciło, jak zobaczyłem, że można się tam wspinać. Dobrze, że twórcy gry zablokowali mi tą możliwość, bo już bym tam przeszedł fabułę przed fabułą. Tu mi coś śmierdzi, chyba nie w lewo. Musimy na ląd. Na twardy grunt. Ajajaj, szczury lądowe. Zostawiamy, pewnie, że zostawiamy ślady, zajebiście. Myślałem też nad serią po Lara Croft, serię z Wiedźmina. Dawno nie grałem w Wiedźmina i chciałbym w ogóle nagrać serię, natomiast nie wiem, czy ta karta graficzna wytrzyma serię. Znaczy, wytrzyma, no, ale zawsze staram się dostarczać mniej więcej wszystko, co nagrywam w jakości Ultra i 2K. To może być ciężko, z Wiedźminem raczej Full HD i nie na Ultra, tylko takie wysokie Ultra. Coś by trzeba było tam pozmieniać, przed włosy. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. To ten chłop w okularach, frajer? Doktor Whitman. Chyba nasza postać nie ma dużego politowania. Kurwa, ten shotgun w rękach tego chłopa to... W rękach to wygląda jak taki wypierdek mały. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi.
Ja miałem nadzieję, Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne licówki. Dość tego. Licówki? Pierwszy raz słyszę, co do okulary. Między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Idę po Alexa. Gdzie miało być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. No tak mi Wittman śmierdział. Wali, o, czujecie? No jest klot walony, co? Z tym Wittmanem. Proszę, weź ten łuk. Półautomatyczny łuk. Tworzę, kurczę, chciałem coś mądrego powiedzieć, ale nie umiem. Diament, chuj ten diament. Skała, chuj ze skałą. Widzę, to jest mechaniczny łuk blocznikowy, to widziałem od początku, tylko akurat teraz wyskoczyło. No, klasyka. Kurczę, strzela tymi jak w... Jak to się nazywa? Star Warsy. Musiałem coś z niego ulepszyć, wzmocnienie na moją umysł jest silniejsze naciąganie. Ale szczerze... a z drugiej strony w sumie nie mamy już co ulepszać, bo tak, spluwa ulepszona prawie na maksa, no tłumik albo osłona uchwytu jeszcze z koła, żeby szybciej ładować, to akurat sobie zostawiam. Z tego łuku nie korzystamy tak często, na razie sobie odpuścimy. Konkretna misja? Dostać się tam, okej. Musimy kogoś poszukać, tak, no tam ktoś jest. Zapomniałem imienia i nazwiska, ale jest ktoś tam. Nie wiem, czy tak się nie poruszamy szybciej, przynajmniej mam takie... wrażenie, że ten skok taki do przodu jest dość mocny, więc sobie tak pójdziemy. Gdzie my mamy się dostać? Tam. Okej. Okay. No to z tego co widzę może nie być aż tak łatwe, jak mi się przez chwilę wydawało. Czy to jest droga, którą musimy przejść? Nie. Wygląda na to, że ten mostek jest takim jedynym logicznym układem. Fajna łódka w ogóle. Zobaczmy jak to strzela. Pyk. No, chyba szybszy jest, delikatny. Ale może różnice w obrażeniach, prawda? Łuk boloczkowy. Strzelałem z ilą w chro... Aha, czyli mogę tu walnąć normalnie. A, dlatego się tu wcześniej nie mogło dostać. Okej. Okay. Próbowaliśmy w poprzednim odcinku, chyba na sam koniec się tu dostać. Nie udało się, no ale dostaniemy się tam teraz. Co się odlecze, to nie upiecze, niestety. Niestety w dużej większości. Znaczy, nie no. Czasem stety, czasem niestety. Takie życie jest. I... Dobrze, Reyes. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. A, to ten Alex, co nam dupę grył. Mamy tu jakiś skarb, bodajże. Osmalony na brzegach. Co się stało z twoim właścicielem? Spadaj, żeby znaleźć ukryte informacje. Jest imię. Mili. Okej. Okay. Nie wiem, czy wcześniej zauważyłem, jak odkrywaliśmy te rzeczy, te ukryte informacje. Myślałem, że tylko na odwrocie może być, ale to można całą przebadać teraz, co widzę. I czasem może się znaleźć nie tylko i wyłącznie na odwrocie. A tam co jest? A my tam się mamy dostać, to jest. Okej. Okay. Ja staram się znaleźć jakieś fajne miejsca, w których nie byliśmy. Ale widzę, że spora część mapy została tutaj przez nas zbadana. Czy ja po prostu mam jumpnąć tu? Chyba ta jumping po prostu. Kurczę, wyobrażacie sobie, albo nie, dobra, to lepiej nie mówić, bo zaraz ktoś powie. Siema, kiedy ten jumping? Ja sobie pomyślałem, że fajnie by było nagrać serię montowaną z taką z jumpkinga, że sobie gramy i zostawiam najśmieszniejsze momenty, jak sobie gram. No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Co się dzieje? Chodź tu.
I dłużej chyba możemy te strzały trzymać. Ciekawe i na faktycznie jak długo nam to. Uuu. Headshot. Ale no, nie ma jakiegoś tam, jest taki jakiś wspomagany ten łuk chyba, nie? Coś takiego, ja się nie znam na łukach, ale wygląda na taki, który każdy by naciągnął. Chociaż sobie nie zdajecie sprawy, znaczy może sobie zdajecie sprawy. Ale wiem, że akurat ty, ale wiem, że jest wiele osób, które faktycznie nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko jest naciągnąć łuk. Jest to naprawdę, kurde, nie lada wyzwanie, słuchajcie, naciągnąć łuk. Kurde. No tu są ewidentnie kolce. Nie chce mi się na nie, kurczę. Ty, klikłem było klikane. Mnie tu w chuja nie robi, sgro. Było kliknięte. Mówię wam, widzowie, oszukali nas. Tam było jeszcze chyba po lewo jakieś opcjonalne wejście. Pewnie z jakąś, kurczę, ukrytą rzeczą. Będę pamiętać, że jak tutaj dojdziemy do tego chłopa, to udamy się tam i zobaczymy, co tam było. Patrzcie, klikam spację i je. O, no i teraz siadło. Może delikatnie za późno. To klikłem i ona już była za bardzo oddalona o ściany, żeby mogła być animacja w ogóle tego. Okej, teraz tam. Tak to wygląda. Gorsze jest. Kurwa, cicho. Nikt nie strzela. Kurde, ile strzał? Też po 3-4. Ten łuk jest do kitu, jak się nie naciąga. To jest fajny na headshota ogólnie. Ale jeżeli to nie jest headzik, to cieniutko, wiesz o co chodzi. Nie jest łatwo. Czy my stąd jumpniemy tam? Okej. Grobowiec w pobliżu, no. Kurczę, jak przy okazji jest to lokalizacja jakaś, kurde, opcjonalna, możemy zobaczyć. Te drzwi też znajdowały się na plaży, natomiast tam nie zajrzałem, bo myślałem, że tam będzie też jakaś formalna misja. A tutaj widzę skarby. Zobaczmy, co tam za ciekawość. Używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Okej. Bonusowa ciekawostka. Nie wiem, czy one są, tak jak mówię, realne. I czy faktycznie te przedmioty są przedmiotami, które występowały. Ty, pierwszy raz widzę szafę. Mi się kojarzy z Giga z Falloutem. A seria z Fallouta 3, słuchajcie, została ograna. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Fajna gierka ogólnie. Spodziewałem się, że Fallout koksem będzie. A był. A mogę się tak... A, nie mogę. Chciałem, że rzucę jakby linę i tak sunę się po tej linie. Wiecie, jak Indiana Jones. Z liany na lianę. Coś takiego. Ale duży łańcuch. W ogóle te łańcuchy, kurde, od tego właśnie. Te łańcuchy od statków są niemiłosiernie potężne. Potężny łańcuch, wiesz oni. O, możemy to chyba przebić shotgunem. Oj, to nie jest shotgun. Gdzie jest shotgun? Tu jest shotgun. Czy to nie jest... Tam się mamy udać, ale... A nie, to chyba jest tylko w dół, tak? Bo my, tak, my chyba stąd przeszliśmy. Dobra, idźmy, no nie ma co marnować czasu. Czas zrobić z moim cmentarzem będzie Louis sklep. Ja żebym był fanem Multiego, ale... Ktoś chyba spoko jest. Multi to chyba taki ziomek. Piosenek takie o. A niektóre wpadają faktycznie. Ty, jeszcze będziemy ulepszać łuk, pojebane. Myślałem, że gra mi dała, bo jestem totalnym dzbanem i nie ulepszyłem do tego momentu. I mówię, dobra, masz. Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Kolejne imię wyryte w drewnie. Nie, teraz chyba wyszło jeszcze bardziej creepy, niż że jakbym powiedział, chciałbym powiedzieć, że u mnie w piwnicy. Ale jak nie powiedziałem, to uświadomiłem sobie, że chyba było creepy strasznie. I tak. Juhaha, dobra. To jest ten grobowiec, my idziemy do grobowca?
Czy to jest grobowiec? Wygląda jak... no nie jak grobowiec. Aha. No to w timing. A jednak to grobowiec. Proszę bardzo. Co to jest? Widzę, że tu mogę coś zrobić z tym. Na pewno była część ośrodka badawczego. Dobrze? No widzę, że nie do końca dobrze. Zobacz, mamy 400 części i myślę, że ulepszenia idziemy w tak zwaną spluwę. Tutaj, wiecie, piw paw taką. Umożliwia dodawanie... A, nawet mam wie... A nie. Nie, jedno tylko ulepszenie i tłumik, ale tłumik zmniejsza nam obrażenia. Więc ja sobie z tego ulepszenia... za to ulepszenie podziękuję. Natomiast możemy ulepszyć łuk, bo ja go praktycznie od samego początku gry nie ulepszałem. Natomiast kosztuje to też 200... 200 śrubek. Aktualnie tyle nie mam. Kurde, tu się świeci i ja nie wiem, co ja mam zrobić z tym. Zgaduję, że teraz nic nie mogę i ostatecznie cała zagadka rozwiąże się później. Kurde, to wygląda jak w jakimś Czarnobylu, coś takiego. Czernobyl. Generator cieplny, a może jądrowy. Czasem jest tak, że można tego, że można, jeżeli masz na przykład wulkan, to można z tego wulkanu zrobić takie nieskończone źródło energii. I wtedy faktycznie, słuchajcie, jak budujesz, słuchajcie sobie, bunkier, to masz niewyczerpywalne źródło jakby, no, prądu. I to jest totalnie OP, tak samo jak reaktor jądrowy możesz mieć normalnie. Nie wiem, czy to jądrowy, czy jakiś inny, reaktor, tak, w każdym razie. I dzięki temu, no, bunkry mogą mieć nieskończone źródło energii. I co teraz? A, widzę to. Widzę, być co chodzi. Jest normalnie płynięte. Tak? A nie. Okej, ciekawe. No, myślę, że to jest niewystarczający czas, żebym zdążył przepłynąć. Chyba, no, no nie, raczej. Sądzicie, że tak? To po co to jest, ty, gdzie ja jestem? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie pasuje. Wydaje mi się, że... A, widzę. Chyba tam mam się udać, co? Chyba tam mam się udać. A może i nie. Kurde, ciężko mi powiedzieć. Spróbujmy. Mamy... To będzie nasza jedyna okazja. I zaraz padniemy. Szybciej! Nie tu. Okej. Okay. Właśnie wydaje mi się, że tą tratwą powinniśmy generalnie płynąć. Co ty nie gadasz? No wydaje mi się, że tratwa to jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki na ten odcinek. Oj. Ty, płonie w wodzie. Normalnie tego. No poodpal się rzecz, no muszę to ręcznie. Kurwa, no nie wiem. Wydaje mi się, że... Odblokowaliśmy się, że tratwa potrafi pływać. Chyba, że my... A, ale że aż tak sprytnie to ma być? Że tak po trochu mam to robić? Co ty gadasz? Patrzcie. Zeskakuję do wody. I pcham tratwę. Nie. Wskakuj! Lara Croft! Nie. No to też było dobre. Ale to by musiał być stres. Wyobrażacie sobie tak w realu tak zrobić? No ja wiem, że musi być droga przez wodę, no. Nie jestem debilem. Chyba. Poniekąd. Tak bym stwierdził. Kurde. No tu mamy, to jest połączone do tego. Nie wiem. Ajajaj, widzowie. Ciężko mi to jakoś ogarnąć sobie w mózgu. Może jestem zaspany, czy to jest jakby... Czasem są takie zadania dość łatwe, z pozoru. W większości nam kojarzą się dość łatwy sposób. Ręcznie tratwę mamy zrobić, no to nie... Nie widzę jakby powodu, dlaczego miałbym to robić ręcznie tą tratwę. I nie mógł po prostu do tego se przyczepić
się podciągnąć. Ale okej, okej. Nie tak. Ma to jakiś sens. Tylko no... Czy dałoby się jakoś udać na prawo i stamtąd sprawa... Nie, no bo... Nie rozumiem, kurwa. Gdzie mam w ogóle iść ostatecznie? Ile to trwa? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5 sekund jakoś. Okej, no to kurwa, bo jak zejdę tutaj, jak zejdę tu i pójdę tu, to raczej mi się to nie uda. Na drugą stronę nie dostanę się też. Chyba, że stąd jumpuję tam, ale... Wydaje się to giga risky ogólnie. Panowie, jakieś kurwa pomysły mamy? Czy będzie zatrzymywany odcinek na poziomie dla dzieciaczków? Ja widzę, że tam jest do przepłynięcia. Ja widzę to, byczku, wiesz, zodzi. Ale w 5 sekund no nie damy rady, nie ma takiej możliwości. Mam jeszcze chyba, nie wiem, bym musiał bardziej tutaj to chyba przyciągnąć. Zagadki logiczne, to są moje ulubione. Ogólnie zawsze wydaje mi się, że jestem kurwa turbokotem z logiki. Bo zawsze jak jest coś logicznego do zrobienia, to masz po prostu skumać na... Że nie posiadasz wiedzy, ale musisz coś, wiesz, wykombinować tak... Po prostu na chłopski rozum, to jestem w to giga kocurem. Mam jakiś taki logiczny zmysł, powiedzmy. O. Chyba działa mój logiczny zmysł. Ale dzisiaj kurwa, no działa średnio, umówmy się. Nie było to najwyższej klasy tutaj. Nie, najwyższej klasy rozkminka, no mogło się to zrobić lepiej. Ale okej. No i doszedłem do miejsca, w którego kurwa nic nie ma. No nie wiem, że nie tu miałem przyjść. Ja pierduper chruper, no. Co? Nie ma... Musi być jakiś sposób, żeby bezpiecznie przejść. Nie, proszę, nie mów mi, że tam muszę przejść. Shotgunem, proszę. Tu coś? Proszę. Ja cię kręcę. To po co? To jest dla bejtu. Dla frajerów takich jak ja, że się zbejtowali, tak? Nie, no nie wierzę. Halo, co jest? Oszukali mnie, ale myślicie, żeby mnie tak kurczę oszukali? Nie, no niemożliwe to jest. Nie, nie dowierzam w rzeczywistość, kurwa. Chodź pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko, bo nie wierzę. Nie wierzę, że jest czarno-biały. To nie może być prawda, widzowie. On nie jest szary. Jo dupie, dobra. Dzisiejszy odcinek, widzę, będzie dłuższy, ale nie będę wam urywać, gdzie przez 10 minut biegałem w kółko, no. Spróbuję to chyba wykminić poza odcinkiem ogólnie. Znaczy ja już mam jakiś pomysł, ale zobaczymy. Widzimy się zaraz, bo ja tu chyba za dużo biegam, mi się ogólnie wydaje. Widzowie, coś jest za dużo biegane. Stąd? Tam? Myślicie, że taki jumpa? Nie no, a to chyba Adam Małysz nawet by nie dał rady, co? Może by dał Adam Małysz radę? A może to ja jestem Adam Małysz? Kurde blaszka. No ja pierduper. Dobra widzowie. Widzimy się za chwilę. Wiecie, bo to była taka przykmina, którą... której wcześniej gra nam nie zaoferowała, patrzcie. Nie, w sensie, wcześniej nie było takiej możliwości, więc... no nie wiem, trochę się tłumaczę, bo rozwiązanie było dość proste. In general. Ale problem jest, słuchajcie, taki, że kiedy mamy dostęp do mechaniki gry, która wcześniej nie była nam znana, no to ciężko jest nam się w tym temacie orientować. I czasem jest tak, że dla ciebie rozwiązanie wydaje się logiczne i gra ci mówi, nie no gościu, no nie możesz tak robić. Więc myślałem, że w takim wypadku i również się znajduje, a
możliwości na rozwiązanie tej sytuacji było zdecydowanie dużo. Sorry, że niestety tyle mi to zajęło, ale... Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? To jest grobowiec. Czy ja to wszystko robiłem... Okej, nieważne. To wszystko robiłem do grobowca, żeby się dostać. Ja myślałem, że my idziemy dalej w fabułę. O ja pierduper. Dobra widzowie, dzisiejszy odcinek będzie miał pewnie z 50 minut. Bo nie będę ukrywać, że chciałbym zrekompensować trochę kurwa swoje gałgaństwo. I taki jest plan. No nic, to wracamy. No nie no. Tyle czasu tu spędziłem. A tu co jest? A tu nie byliśmy, patrzcie, tu jakieś przejście. Grobowiec opcjonalny. No było napisane, że zapomniałem. Proszę mnie nie hejtować. A tutaj, a stąd tutaj chyba, tutaj byliśmy jednak chyba. Tutaj odpaliliśmy właśnie jakieś te drzwi czy coś takiego, nie? Jak to możliwe, że tu jest ciągle zasilanie? Takiego powiedziała Mr. Lara Croft. Nie, to jest Mrs. Mrs. Lara Croft? Mister, to ja jestem, mamo. Bo w sensie, że mężczyzna, że płeć męska. Ewentualnie no też ogólnie, że dika ma. Albo identyfikuje się jako, jako mężczyzna, o to w tym sensie. Dik nie jest wartością najważniejszą, jeśli chodzi o bycie mężczyzną. Ale ładnie powiedziałem. Dobra, schodzimy. To by tłumaczyło, dlaczego mamy tu takie skróty, jak na przykład ten. Żeby po prostu nie dygać z powrotem. Tylko na spokojnie. Znaczy, żeby no na spokojnie sobie... Wow! Żeby na spokojnie sobie móc tutaj fastem się transportować. Zielonego pojęcia nie będę ukrywać, że nie mam gdzie idę. No, że nie mam gdzie idę. Że nie mam gdzie idę? Jak to brzmi? Zielonego pojęcia, że nie mam gdzie idę. Nie, coś tu nie gra. Zielonego pojęcia nie mam, gdzie idę. Że idę. Gdzie idę? O kurde, ty. Cybernetyczna mewa. Mogę zabić mewę? Mogę. Spacja. A to co tu jest? Znowu jakieś lokalizacje opcjonalne, no ale chodźmy do twórcy. O, to nie zadziała. To jakiś pewnie łuk musi być dojebany. Do wykonania potrzebny jest nowy sprzęt. No tak myślałem właśnie. Wow. Mogę? Nie mogę tutaj. Przewrotu robić, uniku. To niemożliwe. Bunkier, opcjonalne położenie. Nie, nie, nie. Nie, nigdzie już nie idziemy. Idziemy w fabułę kontynuować. Chłopie, nasz człowiek umiera, a my co? Bawimy się o jakieś kurcze skarby. Kradniemy jakieś złote talerze. Ty, ale w sumie to z nas chujowi, jak coś tacy badacze. Bo skoro mówimy, że fajnie by było, że tam mieliśmy ten dziennik, który odkryliśmy i ona tam mówiła, że fajnie by, fajnie, że czeka na to, aż się obułowimy bogactwami, a do tego momentu nam nie wierzy, że tam gdzie pojechaliśmy to jest dobre miejsce. Więc to kurde, wydaje mi się, że każdy jakiś uczciwy badacz to powinien wszystko oddać do muzeum. A też sam osobiście rozumiem, że w ogóle jakby każdy mógł zachowywać sobie takie rzeczy. Zgaduję, że w wielu krajach pewnie tak jest, aczkolwiek się na tym nie znam. Chwila dygresji, o ile to odpowiednie słowo, nie wiem co to znaczy, ale wydaje mi się, że chwila na pogadanie sobie. Więcej ludzi by nad tym pracowało najzwyczajniej w świecie, nad odkrywaniem różnych rzeczy, a co za tym idzie, te rzeczy nie znajdowałyby się, ludzie by odkrywali różne rzeczy. No i słuchajcie, wezmę sobie to. I co za tym idzie, słuchajcie, jakby każdy mógł sobie zachowywać te rzeczy, albo przynajmniej część, albo dostawał na przykład od państwa jakieś wynagrodzenie za znalezienie danych rzeczy i to takie solidne, a nie wiecie, jakieś tam grosze. No to każdy, umówmy się, każdy słuchajcie, który by
Strzały z napalmem. To mi się podoba. To każdy, słuchajcie, nie, to więcej by było, że pracy, co? Że ja się tak nie skupiam. Więcej by było pracy, ludzi, którzy by pracowali nad tym i co za tym idzie, byśmy odkrywali różne rzeczy, na przykład w ziemi i tak dalej. Ludzie chodzili z tymi, kurczę, wyszukiwaczami ziemi. A co za tym idzie, te rzeczy by na zawsze, kurczę, nie wpłynęły do oceanu albo się nie zakopały, no bo umówmy się, różne te rzeczy. Gdzieś za kilka tysięcy lat, setek, albo kilkadziesiąt lat zostaną zakopane na wieki, już nigdy nie zostaną odkopane, a tak póki tym szybciej to wynaleziemy, odnajdziemy, a nie wynaleziemy, to nie jest dobre słowo, no tym lepiej, umówmy się, więc wydaje mi się, że no, że zachowywanie sobie takich rzeczy archeologicznych to by była super sprawa, albo przynajmniej dostać jakieś, kurcze, wynagrodzenie spore. Z tego tytułu. W Polsce jest tak, że jak coś znajdziesz, to chyba dostajesz tam jakieś grosze, nie? To mi się wydaje. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet nie możesz zachowywać rzeczy, różnych artefaktów historycznych. Ale wiem, że jest tak, że jeżeli chyba tam znajdziesz milion, no to ci, powiedzmy, idziesz sobie i mówisz: o kurwa, milion. I oni mówią: ty, znalazł pan milion, a nie wiemy, kogo to milion. To faktycznie, jeżeli ten milion okaże się legitny i nie wiem, nie został ukradnięty z banku czy coś, tylko tak znalazłeś milion w złocie, no to dostaniesz, ale no 100 tysięcy czy coś takiego, przynajmniej kiedyś tak było. Tak mi się wydaje. Tak słyszałem, nie bierzcie tego wszystkiego, co mówię, w 100% jako prawdę. O, elko. Oj, to brutalne dość. Jakbyśmy dostawali większe wynagrodzenie, no to wiadomo, że ludzi by pracowało więcej przy tym, było chyba in general lepiej. A mamy przecież granatnik, mamy, zapomniałem o tym. To mogę strzelić do tych naszych z granatnika. Wow! Ty! One-shotted? Nie wiem, czy łuk one-shotuje ostatecznie. Ale wygląda, kurde, jakby trochę one-shotował. O kurwa, wy macie karabin, który strzela dość ostro. Przegrupowanie broni. Ładowanko. O kurwa, przestań. Przestań, bo mnie zabijesz zaraz. Kontrola populacji została osiągnięcia. Co wy ma? A nie, to jakieś boby wy. Se normalnie z karabinu strzelacie. O kurwa. Dobra, jestem martwy, bo co? Dobrze, zajebiście wyczekany moment in general. Fajnie to zrobiłem. O, unik. Proszę mnie tu z napalmu nie... Co wy robicie? Proszę tu przestać, kurwa. Mister Granatniko wchodzi tutaj. Ale to... Uuu! Chłopa zmiotło z plansy! Jak to mówi Krzysztof Stanowski, nie bierzcie narkotyku, bo was miecie z plansy, słuchajcie. Przestań, Mister Bomber. Ale ty, ale spluwa jest tak celna, że aż chce się z nią strzelać, nie? To jest celniutka broń. U ty, strzały same chodzą, chłopy. Dobra, a nam zmieniło broń, bo my nie mamy amunicji, co ciekawe. O! A nie mogę wybrać, jak nie ma mamo? A to by jest bardzo szkoda, bo choćbyśmy mogli z granatnika najzwyczajniej dupnąć, nie? I ten chłop by padł. Ale jest opancerzony, skurczybyk, ale... My mamy łuk z napalmem, kumasz to? Nie jakieś drony z napalmem czy coś tam jakieś... Nie, my mamy łuk z napalmem. Równie śmiercionośna broń co łuk, wiecie. Kurczę, nawet metalowym, znaczy plastikowym nożykiem kogoś można zabić, nie? Kiedyś opowiadała mi mama historię. Nie wiem, czy prawdziwą, czy nie, ale zawsze mówiła, że trzeba być ostrożnym, bo... A to jest chyba prawdziwa historia. Że miała znajomego, chociaż nie, czy prawdziwa. No słyszałem, że się potknął znajomy, że znała chłopa, co się potknął i się utopił w kołży.
się zachłysnął. Potknął się, wypierdolił się do kałuży, zachłysnął się wodą i umarł. Wiecie, no. Z drugiej strony przejebane tak umrzeć, nie? Umarł. Skol! Bierzesz tam, kurde, i pijesz ci miód, wino, czy cokolwiek na jego cześć. Umarł nasz dzielny wojownik, utopił się w kołuży. Przejebane ogólnie. Nasza baza na wybrzeżu została zaatakowana przez nieznanych napastników. Podejrzewamy, że to Amerykanie, którzy próbują sabotować naszą operację. Kapitaliści. Na całej wyspie doszło do tylko Mister Granatnikow. Mieliśmy ciężkie straty. Wielu naszych żołnierzy po prostu zniknęło. Cały pozostały personel udaje się do klasztoru, aby przejąć kontrolę nad zjawiskiem pogodowym. Spodziewamy się po drodze silnego oporu. Prosimy o jak najszybsze przysłanie posiłków. Towarzysz, właśnie brakowało mi tego słowa. Nie Mister Gra... Mister to może być, wiecie, Amerykaniec, ale Granatnikow? To musi być towarzysz Granatnikow. Jeszcze kiedyś mówiono do siebie towarzyszu. Towarzyszu. Towarzyszu broni, towarzyszu kurwa nauczycielu, nie wiem. Ale ale zrobili zasadkę! W sensie ja mam karabin maszynowy. Ty, w sumie ten karabin też całkiem celny. O kurde! Opancerzony gagatek. Proszę mnie tutaj zostawić. No, jak ty to żeś przeżył, no? A my ześ tu robimy. Co się dzieje? W którą stronę mam iść? A tu pójdę, bo... O kurde. Cyk, 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 cyk. O, cyk, cyk. Cheat! O, nie no, spluwa jest piękna, bo ona jest super giga celna i to jest super fajne. Czy ja w dobre miejsce... Ty, Heda dostał, ale miał jakieś kurczę... kuloodporną maskę przeciwgazową. Najnowszy wynalazek. Amerykańskiej kurczę marynarki. Ale to fajnie strzela. A, bo ja mam w ogóle serię z tego karabinu. Ja kompletnie o tym zapomniałem, że ja mam serię mogę walić. Umknęło mi to. I wtedy... No wtedy strzelam zdecydowanie szybciej, prawda? Tu jest widzę opcjonalna miejscowa, ale zawsze sobie tutaj możemy... pobrać ammunition. Tędy, nie tędy? Chyba nie, chyba normalny jump tutaj. Musi zostać z ramionem. Gdzie muszę iść? Tam. Na górę, okej. Okay. Dobrze, zawsze się mniej więcej tam zorientować, w którą stronę powinniśmy się udać. Coś czuję, że będzie tu jakaś część. To jest takie dziwne przeczucie raz na jakiś czas, w którym jesteś kompletnie pewny jakiejś swojej decyzji. I jak coś mówisz to z taką pewnością, że tak się dzieje. Z kitu. To był jeden z tych momentów, że bardzo bym się dziwił, jakby tu nie była część broni, nie? No, miałem to po prostu takie przeczucie. Gucci, wszystko. Chyba cyk. To nie wygląda stabilnie. Oj. O kurde. Dobra. Nie bierzcie narkotyków, bo was miecie z planszy. Na przykład lubię narkotyki. Nie, żebym brał kiedy. Znaczy no, coś tam spróbowałem jakieś, ale nie, żebym brał jakieś narkotyki czy coś. Tam bardzo dużo ludzi, którzy biorą narkotyki. W ogóle to jest pojebane, jakie czasy są teraz. Kiedyś jakbym ktoś mi powiedział, że no jakbym tak spojrzał siebie na przykład 10 lat temu, to były takie narkotyki, w ogóle na świat, to narkotyki były tak jechane, nie? Nie wolno brać narkotyki to tylko ćpuny. Najgorszy więźniowie, wiesz co chodzi? Jak ktoś był w więzieniu albo coś, to był po strachem, kurwa, wiesz co chodzi? A dzisiaj tak bardzo luźno się do tego podchodzi, nie? Widzę kogoś w więzieniu, to mu kurwa współczuję. Widzę kogoś, to bierze narkotyki, to mówię, no dobra, to niech sobie bierze.
Dziwne czasy nastały, naprawdę, w sensie, albo moja bania po prostu. Ale ja mam też ludzi, którymi się otaczam, to też mają takie podejście, a wcześniej takiego podejścia i również nie mieli, więc wydaje mi się, że to właśnie, no czasy się tak dziwnie zmieniają, że tak to, słuchajcie, wygląda. Dziwne to jest bardzo. Gdzie mamy się udać? Tam, więc tutaj jeszcze opcjonalna lokacja do zwiedzenia, zawsze może sobie coś podniesiemy, widzę tu jakiś skarbik. Pokaż co tam, kurwa, wachlarzyk, nożyk. Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli 1873. Ja fan jestem Gigamonet. Jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza. I co? I pocierał ją? Pociera się na szczęście monetę? Ciekawe, nigdy nie miałem szczęśliwej monety. Miałem kilka takich fajnych rzeczy, że szczęśliwa rzecz, coś takiego, nie? Ale nie pamiętam co to było i byłem dość młody ogólnie. Czy tym wysadzę to? To wygląda jakby... Oj. Ale to kurwa. Pomarnuję trochę granatów. To wygląda jak miejsce, w którym powinienem to strzelić. Już nie mam granatów? Nie mam. No, czyli to nie było to miejsce. Co tu trzeba było zrobić? To by trzeba było chyba lepszy łuk i jakoś tutaj naciągnąć to, że spadło tu. Coś takiego, nie? Dobra. Widzę, że jeszcze jest dziennik, który byśmy musieli przesłuchać. Ile mamy śrubek? Najpierw zobaczmy sobie... A, to się dziennik chyba nasz odpali, czy nie? Nie. Zobaczmy sobie, co możemy ulepszyć z łuku. Zasłonione ramiona łuku umożliwiają silniejsze naciąganie. Pochczam. Cięciwa z owiką umożliwia szybsze strzelanie. No to... kurda, może nie. Nie, większe obrażenia chyba, nie? Niż strzelanie. O, ale strzelanie też mogę. A, to wezmę. A tu jeszcze większe obrażenia, okej. W porządku, mamy tu jakiś dziennik, który zamierzam teraz wam jeszcze przeczytać. Znaczy, ktoś pewnie będzie tutaj to czytał. Tutaj dzieje się coś cholernie dziwnego. Naturalne zjawisko, przez które pogoda totalnie wariuje? Wojskowa baza naukowa? Jakaś słoneczna królowa i dziwaczny... Oj! Gdybym nie był mądrzejszy, powiedziałbym, że to wszystko jedna wielka ściema. Ktoś tego nie lubi. Są pochowane kamery telewizyjne. Ogólnie. Mimo wszystko... Są tacy ludzie, co mówią... Tutaj żartuję, żeby nie dać tego... No, tak jest. Poznać. Ja mam tak, że jak z wątrobą, myślę, to już się, jak coś sobie myślę, jakiś kop na wątrobę, to już mnie boli. Dlatego też przez dużą część czasu zrezygnowałem w ogóle z oglądania walk. Wątroba to jest takie, nie wiem, jakoś mnie skręca, kurwa, jak sobie pomyślę, nóż w wątrobie, to już nie mogę. To jest dziwne, straszne. Ja bym się taki jak Lara, ona jest niesamowita. Uuu, krasza ma na nas. Tak właśnie myślałem, że ten chłop w okularkach to ma krasza. Tak wyglądał taki, jakby miał krasza, co? Było tak wyglądane. Swoją drogą. Klasyka fur. Fajnie kiedyś te fury wyglądały tak dziwnie, ale nie wiem, jak się tak podoba mi się to ogólnie. Dobra, wygląda na to, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. O, mamy znajdźkę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie takich serii więcej oraz takich odcinków, no to wiadomo, że możecie zostawić lajka, napisać komentarz, co o tym odcinku sądzicie, wpaść na linki w opisie. Mój drugi kanał vlogowy, na którym wreszcie po pół roku znowu pojawi się film. Tam rzucam raz na pół roku, więc no, zostawisz lajkę, może kiedyś przyjdzie powiadomienie i dzwonek. Twittera, tam co czasem coś tweetnę. Instagrama, raczej zdjęć nie wrzucam, ale zacznę. I Twitcha nie streamuję, ale planuję. Moi drodzy, do zobaczenia. Tyle. Jeszcze raz miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się, bo miłego dnia. Do jutra.